zepsute. To chodź tutaj, potem przyjdzie ci tam. Gościom dałem bardzo porządne. Bo ty stereo. Jesteś porządny gość w takim razie. No a zaraz, skoro już o gościach była mowa, to przejdziemy do rozmowy z nimi. Młoda Antena. Ale na początek jeszcze ich utwór. Tylko w dobrą stronę w wykonaniu WS. Raz, dwa, moje myśli, a cały czas odsłonięta twarz, by nie wstydzić za siebie się. A co najważniejsze jest dla ciebie, to skup się na tym i niezliczone dni przybliżają do celu. Nigdy nie brakowało tlenu i helu, by unieść do góry się, by dotknąć chmury. Mimo to nie patrzeć na nikogo nigdy z góry. Nowy dzień i nowa myśl, nowy sen, to daje tlen, by wejść do kolorowych stref. Więc pomyśl, czego chcesz i głośno to powiedz. Do przełamania bowiem nawet najmocniejszy dowiec. To zastanawiałem się, co robić, by żyć tak inaczej, a by to wszystko nabrało wiele znaczeń. Robię to, nikomu przy tym nie wadzę, więc to pozytywne jak najbardziej, miej to na uwadze. Teraz mam władzę, bez upadów i bez zbędnych słów. Idę dalej, do wyższych szczebli, bez bredni, bez zakłamania, bez tego, co horyzonty zasłania. Mam ten własny styl, tego się trzymam, nie zamienię tego w pył. Tylko w dobrą stronę. Wojciech W.S. Sitkowski z jego płyty Na własnym systemie, który dzisiaj gości w studiu Radia Opole w audycji Twoja muzyka razem ze swoim bratem Maciejem Sitkowskim. Wspominaliście gdzieś... To jeszcze raz możecie powiedzieć dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, teraz już jest. A było introdukcję słychać? Tak, wszystko było słychać. Co jest od ciebie, to wiesz, to wszystko słychać. Ty krzyczysz bardzo głośno, wiesz? Za głośno. Rozmawialiśmy gdzieś poza eterem o tym, że między innymi do stworzenia tego projektu zainspirowała was wizyta na koncercie Fisza Emady, który gdzieś w rapie, w hip-hopie odświeżył podejście mocno organiczne, gdzie te syntezatory powróciły. Czy takie było założenie, tworząc te utwory? Znaczy, może nie do końca, że zainspirowały ten akurat koncert do stworzenia tej płyty, aczkolwiek na koncert wybraliśmy się, żeby zobaczyć, jak takie koncerty są grane. Może też chcielibyśmy pójść w tą stronę, żeby grać tą muzykę jednak na żywo. Jest to muzyka, można powiedzieć, elektroniczna, ale jednak chcemy, żeby to było grane na żywo. No i głównie z tego powodu tak chcieliśmy troszkę podpatrzeć, w jaki sposób te rzeczy są wykonywane po prostu. Tak, no jak byliśmy na tym koncercie Fisza Emady, to ten projekt już był dość mocno rozwinięty. Znaczy, on już był gotowy. Tak, ale rzeczywiście ten koncert dał nam nieco pogląd na to, jak taką muzykę można na żywo wykonywać później.
Także... A jak to się studyjnie rozkłada? Bo z tego, co też można wyczytać między innymi na twoim SoundCloudzie, Wojtek jest odpowiedzialny za warstwę muzyczną, kompozycję, produkcję, ale z tego, co wiem, ty na przykład dogrywasz, Maciek, do tych utworów żywy bas. Tak, no pomysł dogrywania tej żywej właśnie gitary basowej właściwie zrodził się przy kawałku, który pewnie usłyszymy dzisiaj za wszelką cenę. Jak chcecie, to możemy nawet za chwilkę go zagrać. Okej. Chodzi o to, że mieszkamy razem, dzieli nasze pokoje po prostu cienka karton gipsowa ściana i ten beat bardzo wpadł mi w ucho po prostu któregoś dnia. Wziąłem gitarę basową. I się samo napisałem. Maciek tak, po prostu przyszedł, pamiętam, i mówi, ja do tego nagrywam, no i... Tak, pamiętam, że był jakiś tam zarys tego basu właśnie nagrany na syntezatorze i wziąłem kawałek tamtej linii basu, wymyśliłem coś swojego i troszkę za tym jakby poszedł dalej ten pomysł dogrywania właśnie gitary basowej do bitów jakby nie było elektronicznych, a nie zawsze to tak dobrze idzie w parze. Słuchajcie, panowie, a przyznajcie szczerze, po co nagrywacie? Nagrywacie po to, bo bardzo lubicie muzykę, czy nagrywacie po to, żeby w przyszłości gdzieś może właśnie utrzymywać się z tego? Tak wprost, szczerze musicie teraz. Ja przede wszystkim robię muzykę, bo lubię i jest to jakiś taki sposób na życie, obojętny, czy w przyszłości uda się z tego żyć, czy nie. Myślę, że jakieś... Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Aczkolwiek przede wszystkim robię to dla siebie, tak, żeby... No jednak tak, trzeba to bardzo lubić, bo ilość godzin, tak, którą trzeba spędzić, czy z instrumentem, czy przy robieniu bitów, pisaniu tekstów, raczej nie kalkuluje się tak, w większości przypadków zbyt dobrze pieniężnie, tak? Także raczej nie jest to pomysł. Znaczy na pewno pomysł. Trzeba to kochać, a ewentualnie wszelkie inne rzeczy, które potem mogą pójść za tym, są jakby konsekwencją tego, co robimy, dlatego, bo lubimy i... No to właśnie dlatego właśnie może zagramy utwór Za wszelką cenę, bo za wszelką cenę, z tego co widzę, tworzycie swoje utwory i bardzo to lubicie. No to posłuchajmy. Aby kolor by był każdy dzień, by dobry był każdy sens, dala od wyścigu szczurów, dala od złych rzeczy ukrytych wśród miejskich murów. Łap to, co pozytywnie działa, gdy chcesz dolecieć do celu w momencie jak strzała. Nie tak prędko, bo to zazwyczaj zgubnie działa. Wszystko na jedną kartę, teraz szczyt, a zaraz potem parter. Zaraz potem parter. Za wszelką cenę, tak przed innymi chcemy być, tak chcemy być, tak biegniemy, potykamy się, zamiast po prostu żyć, tak zapominamy co najważniejsze, tak tu jest i choć wiemy podświadomie to, tak naprawdę dalej chcemy biec. Tak chcemy biec. Krótsza droga, lecz nie tędy droga. Mija coraz więcej czasu, coraz więcej płaczu, coraz więcej hałasu. Z twojej strony każdy zbiera plony swoich decyzji, swoich dobrych wizji, swoich złych wizji. W życiu nie dostaje się prowizji. Prowizją to może dla ciebie być to, wiesz, czego się tutaj dowiesz. A to jest teraz WS, własny styl. Teraz tu jest, to są jego słowa, więc ty go słuchaj. Śmiechem nie wybuchaj, bo to nam ważne. Poza wszelką cenę, tak przed innymi chcemy być. Tak chcemy być, tak biegniemy, potykamy się,
zamiast po prostu żyć. Tak zapominamy, co najważniejsze, tak tu jest. I choć wiemy podświadomie to, tak naprawdę dalej chcemy biec. Tak chcemy biec. Tak chcemy biec. Poza wszelką cenę, tak przed innymi chcemy być. Tak chcemy być. Tak biegniemy, potykamy się, zamiast po prostu żyć. Tak zapominamy, co najważniejsze, tak tu jest. I choć wiemy podświadomie to, tak naprawdę dalej chcemy biec. Tak chcemy biec. Tak chcemy biec. Tak się nawet lekko ambientowo zrobiło. Cały czas jesteśmy w studiu z WS-em i jego bratem Maciejem Sitkowskim. Słuchaliśmy teraz utworu Za wszelką cenę z płyty Na własnym systemie. No i pojawia się moje pytanie, bo jest tam bardzo dużo takich niuansów, smaczków produkcyjnych i z tego, co ty wspominałeś poza anteną, większość tych rzeczy to nie są sample, tylko to jest wszystko, co ty na syntezatorach sobie wyprodukowałeś, stworzyłeś od podstaw. Tak, dokładnie. Nawet te rzeczy perkusyjne, każde jakieś tam konga, które słychać, to wszystko jest wystukane na, czy tam na klawiszach, czy w niektórych innych utworach są dograne jakieś żywe tego typu rzeczy. Raczej całe utwory są po prostu są produkowane od podstaw. Czyli wychodzicie z takiego założenia, tak, że to nie tylko powinien być tak zwany podkład, ale tak naprawdę jakaś kompozycja. Tak, może tak. Fakt, że ta muzyka rymowana, hip-hopowa często kojarzy się z podkładami robionymi właśnie bardzo mocno opieranymi na samplach, na gotowych, dłuższych fragmentach innych utworów. Dzisiaj się już to zmienia, ale tak... Tak, ale takie tak skojarzenia rzeczywiście są. Ale tutaj jest zupełne odejście od tego. A jak się rodzą u was te kompozycje? Czy ciebie, Wojtek, jako głównego kompozytora, czy to jest kwestia, że wpadasz na jakiś motyw, na jakiś groove, który chodzi za tobą i później to wokół tego dobudowujesz, czy jakoś inaczej to się prezentuje? Tak, bardzo często jest tak, że to się buduje kawałek wychodząc od jakiegoś tematu. Najczęściej po prostu grając sobie na syntezatorze mam jakiś fajny właśnie temat, potem właśnie staram się go rozbudować i tak najczęściej powstaje ten podkład. No bardzo dużo rzeczy powstaje, potem wiadomo, że trzeba zrobić często 30 różnych pomysłów, nie wszystkie są dokończone, a potem z tego można wyselekcjonować coś, co chcemy pokazać po prostu. A panowie, mam takie pytanie. Powiedzcie proszę kilka słów o sobie. Wiem, że powinniśmy o to zapytać w sumie na samym początku audycji, ale skąd jesteście, co porabiacie w życiu, jak to wygląda? No właśnie znaleźliśmy się tutaj w Radiu Opole, ponieważ jesteśmy z Opola. Brat może... Można powiedzieć, tak, urodzeni tak. Jesteśmy w Opolu. Brat może nieco bardziej niż ja, bo ja mieszkałem w Opolu tylko 5 lat z mojego życia, szczerze to nie za wiele z tego okresu pamiętam, ale właśnie z Opola pochodzimy, a obecnie mieszkamy w Krakowie, już od dawna, tak. A w życiu, może ja tu powiem, Maciek uczy języków. Języka hiszpańskiego i angielskiego. Como está? Estoy muy bien, muchas gracias, señor. No, dziękuję bardzo, ładnie to zabrzmiało. To może coś po hiszpańsku też kiedyś nagracie. Por favor. Dlaczego nie? Por favor. No to teraz zagramy wasz kolejny utwór, Być szczęśliwym. Każdy przecież dąży do szczęścia.
to nasze serca powiększa. Ludzki dotyk, czyń cuda, gdy jesteś obok mnie, gdy jesteś tam, gdzie chcesz. Gdy masz to, czego pragniesz, to szczęście daj mi też. To nasza twierdza, a to nas napędza, tak. Uczucie, bliskość, to w naszych sercach. To, czego pragnie każdy, w tym ja, w tym ty. Ten, kto się wstydzi kochać, jest zły. Więc po co na świecie te wszystkie podziały szerzące nienawiść? Lecz wierzę w to, że to miłość zwycięży. Właśnie to, a właśnie to. Być szczęśliwym. Każdy chce być szczęśliwym. Tak, tak, być szczęśliwym. Tak, tak, być szczęśliwym. Tak, tak, być szczęśliwym. Tak, tak, być szczęśliwym. Każdy chce być szczęśliwym. Tak, tak, być szczęśliwym. Tak, tak, być szczęśliwym. Tak, tak, być szczęśliwym. Lecz miłość też jest niebezpieczna. A są takie chwile, że brakuje od nici powietrza. Coś się rozsadza od wnętrza. Bo świat to szyderca jest. Szuka łatwej ofiary. Być szczęśliwym w USA, który jest cały czas z nami w studiu ze swoim bratem Maciejem Sitkowskim. Opowiadaliście o tym, że tak naprawdę zależy wam na tym, żeby w tych utworach było słychać też te walory kompozycyjne, ale jednocześnie no nie za wszelką cenę musi być organicznie, bo na przykład teraz słyszeliśmy taki tłusty syntetyczny bas. Kto jest odpowiedzialny za ten pomysł? No akurat... Tak ten utwór od początku wyglądał i tak został. Jakby to jest bas też dogrywany z klawisza. Był pomysł, żeby Maciek też właśnie podmienił ten bas i dograł żywy, aczkolwiek no... W tym akurat kawałku no lepiej, żeby tak zostało i... Maciek wspominał też, że inspirowuje go też muzyka z lat 90. powiedzmy, G-funkowa, gdzie... znaleziono ten złoty środek pomiędzy bitami robionymi na syntezatorze, ale jednocześnie no, mięsistym basem. Czy takie brzmienie właśnie chcecie uzyskać? W niektórych kawałkach na pewno tak. W niektórych na pewno tak. Ale ja tutaj też bardzo kieruję się taką zasadą, że to brzmienie musi pasować do danego kawałka. Jeżeli w danym kawałku czuję, że ta gitara basowa niekoniecznie tam ładnie się wkomponuje, to raczej właśnie tutaj znowu za wszelką cenę nie staram się tam bratu i wcisnąć, że tak powiem. Ja chciałem zaznaczyć, że oczywiście WS cały czas jest w naszym studiu, ale bezustannie obserwujemy to, co dzieje się na parkiecie w Elblągu, bo Superligowa Gwardia Opole mierzy się tam z tym Beniaminkiem, no i pierwszą połowę wygrała 15-11, w drugiej połowie już jest dużo gorzej, bo nasi zawodnicy co chwilę lądują na ławce kar i teraz przegrywają 16-18, taka wstawka, żebyśmy byli, wiesz, na żywo. A takie kłopotliwe pytanie do was, jako że pochodzicie z Opola, mieszkacie w Krakowie. Jakie kluby są bliższe waszemu sercu? Te z Opola czy z Krakowa? A czy w ogóle Krakowia, czy Wisła? Czy Hutnik? Czy na przykład czy w hokeju Orlik Opole, czy Krakowie? No, ja to zdecydowanie Krakowia w hokeju, bo miałem okazję tam w hokej w szkole podstawowej jeszcze grać trochę, trenować przez parę lat, także dlatego ta Krakowia. No ale w Opolu trenowałeś. Tak, pytanie, nie? Rzeczywiście jest kłopotliwe, ale
wracając do muzyki, żeby już was nie wpędzać w tarapaty, wspominaliście o tym, że fajnie by było te numery zagrać na żywo, ale jakby to się prezentowało, jeżeli chodzi o skład? Czy robilibyście to we dwójkę z odpalonym podkładem i na przykład Maciek by grał bas na żywo, czy ktoś jeszcze byłby zaangażowany w to przedsięwzięcie? Myślę, że na pewno chcielibyśmy zrobić takich parę wersji koncertowych. Na pewno granie z podkładami ma swoją jakąś taką energię, której nie da się nigdy na żywych instrumentach jakby wydobyć z instrumentów takich żywych, nie granych na przykład z zespołem. Więc na pewno chcielibyśmy grać to w dwójkę z podkładem. Tak, z basem, no. Aczkolwiek też myślimy, żeby grać to w różny sposób. Na pewno, żeby po prostu się tym bawić. Jakie składy was najbardziej inspirują, jeżeli chodzi o rapowe koncerty? I niepiłkarskie. Niepiłkarskie. No, bo w ogóle pomysł grania tam właśnie we dwójkę był zaczerpnięty od... Widzieliśmy tak. Jakiś koncert, Childish prawda? Childish Gambino, tak. I tam właśnie producent grał właściwie nieduże wstawki na gitarze akurat elektrycznej. My pomyśleliśmy, że taka gitara basowa w jakichś klubach mogłaby fajnie wypełnić pomieszczenie i stąd ten pomysł. A mi, jeśli chodzi o granie właśnie takiej muzyki rapowej na żywo, ostatnio bardzo podoba się wykonawca taki jak Anderson .Paak i on gra on gra na bębnach, tam jest gitara basowa, gitara elektryczna i właśnie wstawki takie z tych podkładów. Tak, to są świetne rzeczy, polecamy, żeby sobie to sprawdzić gdzieś. Tak, bardzo tak, fajne wykonania na żywo właśnie muzyki rymowanej. Zachowaj spokój. Stworzony też dla ciebie jest, pisząc w niebie rozpaczy i radości, gdy myślę, że wszystko mogę mieć, gdy nie rozumiem tego świata podłości, wszelkiego rodzaju zawiłości. Nie dąż do ideału, bo nikt nie jest doskonały. Ważne, byś nie był zakłamany i wyobcowany. Nie odrzucaj swoich bliźnich, nie zamykaj się w pokoju sam. Musisz mieć plan, to w co wierzysz, tego strzeż i pamiętaj. Nie ma ludzi takich samych, żeby z twego istnienia nie zrobił się zakalec. Byś nigdy nie został sam jak palec. Masz tego dość, chcesz rzucić w kąt to wszystko. Ja nie chcę grzeszyć, jestem tego blisko. Zalet i wada to wszystko, cały ten świat. Wiem, jest jak róży kwiat. Tyle samo zalet, tyle samo wad. Lecz kocham to, bo cały czas tu jestem i tu chcę być. Aktywuję cały czas to, na co nadszedł czas. Nie myśl tylko, że zawsze końcowie chcę się przebić. Kocham to i robię to. Kocham to i robię to. Kocham to i robię to. Pianino tam tak pięknie rozbrzmiewa w utworze Zachowaj spokój WS-a. No, tutaj tak pięknie rozbrzmiewa pianino Łukasza Święcickiego, bardzo dobrego pianisty jazzowego, pianisty, keyboardzisty.
Tak naprawdę zamiast refrenu są jego solowe partie. Aż tak pięknie zagrał, że Wojtek stwierdził, dobra, tutaj nie robimy refrenu, będą te solówki właśnie Łukasza. Tak, ponieważ w pierwszym takim, na początku w ogóle refreny były i była pod koniec sama solówka, z tym, że to stwierdziłem, że może by to zrobić troszkę inaczej niż tak klasycznie z refrenami. Do rozmowy z WS-em i jego bratem Maciejem Sitkowskim wrócimy oczywiście po serwisie informacyjnym. Prezentowaliśmy przed serwisem utwór, w którym bardzo ładnie podane było brzmienie żywego pianina i z tego co wiem, w piosenkach, które teraz będziemy grać w kompozycjach, utworach, więcej tego żywego piana będzie. Tak, w kawałku Co nadaje życiu sens także Łukasz Święcicki zagrał całą partię rodsową. I w drugim kawałku, który Mieć swoje miejsce, także Łukasz na klawinecie tam zagrał. Tak, tam znowu taki element z muzyki lat 70. się pojawia, ten klawinet. Trochę Stevie'ego Wondera będzie tak, przypominać. Trochę Stevie'ego Wondera. Czy to wynika z tego, że jesteś otwarty jako kompozytor tego materiału, producent, ktoś, kto to wszystko nadzoruje na sugestie, że ktoś przychodzi i mówi, o, ja bym tutaj słyszał takie brzmienie, nie jesteś takim tyranem. Ja jestem otwarty na tak naprawdę na każdy fajny pomysł, jeżeli i na każdą muzykę tak naprawdę. Ja słucham bardzo różnej muzyki i Maciek też i po prostu staramy się robić fajne rzeczy i głównie o to chodzi, żeby robić fajną muzykę i tak naprawdę jeśli jest jakiś fajny pomysł, to nie ograniczamy się w żaden sposób. Nie staramy się mówić, że a to się tak robi albo tak. Po prostu staramy się zrobić fajną muzykę i myślę, że o to w tym powinno chodzić tak naprawdę. Młoda antena. A w naszym studiu cały czas nasi goście, ale teraz już was króciutko poproszę może o kilka słów o utworze Mieć swoje miejsce. To tak, Mieć swoje miejsce na klawinecie Łukasz Święcicki, na basie Maciej Sitkowski. Ja zajmę się produkcją, wszystkimi innymi rzeczami, które tam słychać oraz wokalem oczywiście. Muzyczny powrót do lat 70. Muzyczny powrót do, tak, zrobiony od podstaw. To z przyjemnością cofniemy się w czasie teraz. W jednym geście opisuję, nawiązuję do tego, co czuję, przywiązanie. To jest granie hobbystycznie, może nielogiczne to dla ciebie, ale mnie to sytuacje, sprawdź narrację. Mówisz, nie pasuje to do mnie. Ja mówię, nie pasuje to do ciebie. Co chcesz jeszcze ode mnie? Lepiej ucisz się, bo mnie strawić musisz. Na pewno tego hałasu nie zagłuszysz. Ja robię swoje, mam gdzieś paranoję. Zbędę, postoję, idę przed siebie, a reszta mieć swoje miejsce, bo to najważniejsze. To co kochasz, to wkładaj w to serce. Świat jest piękny, słuchaj ludzi, którzy oddają tobie także swoje serce. Nie naśmiewaj się ze wszystkiego, nie jesteś przecież żadnym mecem. Nie uważaj się za pępek całego świata. To miejsce, to miejsce, każdy znaleźć chce. To miejsce, to miejsce, każdy zastanawia się, gdzie jest miejsce, gdzie to miejsce jest. Każdy wiedzieć chce, każdy wiedzieć chce, gdzie jego miejsce jest. Ten kto myśli jak chce żyć, ten kto wie to, że chce tu być. Gratulacje, a ja wierzę w to, że wszelkie atrakcje dla człowieka są cały świat. Kula ziemska, więc idę w nią. Może nie tak prędko, ale znajdę się tam i tam będą chwile z moich wszystkich snów, z moich nut, z moich słów. Będą też tam dobre rzeczy, to co cieszy, to co leczy. Nic nie przeczy swoim racjom, z pozytywną sytuacją na codziennie. Lepiej tam jest niż w siódmym niebie. Lepiej tam jest niż w siódmym niebie. Cały czas.
miejsce, każdy znaleźć chce. To miejsce, każdy zastanawia się, gdzie jest miejsce, gdzie to miejsce jest. Każdy wiedzieć chce, każdy wiedzieć chce, gdzie jego miejsce jest. WS na antenie Radia Opole i cały czas gościmy artystów, którzy przed chwilą dla nas śpiewali, bo zaznaczamy, że właśnie w tej audycji mamy miejsca bardzo dużo dla młodych, po prostu artystów, którzy chcą się gdzieś wybić, chcą znaleźć te swoje miejsce na rynku muzycznym i stąd WS przyjechał do nas aż z Krakowa. Proszę, Jacy. Za co serdecznie oczywiście dziękujemy, a teraz pytanie, bo tutaj znowu tak zakulisowo zagadam, ale ten pięknie tłusty klawinet, który mocno gdzieś tam przywodzi na myśl Stevie'ego Wondera, został nagrany przez Michała, tak? Przez Łukasza Święcickiego, tak. Którego tatą jest Mateusz Święcicki, który jest bardzo zacną postacią. To nie jest zbieg nazwisk. Nie, to nie jest zbieg nazwisk. No, tata Łukasza między innymi skomponował Pod papugami dla Niemena i bardzo, bardzo dużo z takich znaczących przebojów polskich z lat wcześniejszych. Był też jednym ze współtwórców Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, co nas bardzo cieszy. Słuchając waszych utworów, twoich kompozycji, mam wrażenie, że nie boisz się, żeby one były troszeczkę chwytliwe, żeby miały refreny, były piosenkowe. Czy uważasz, że to jest problem, że niektórzy muzycy, którzy tworzą rap, hip-hop, strasznie boją się jakiejś takiej przystępności i nie chcą tworzyć wpadających w ucho refrenów? Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć o sobie. Nie wiem, uważam, niech każdy ma prawo robić muzykę sobie w taki sposób, jaki chce, jaki mu się podoba. No, wydaje mi się, że ja z tymi rzeczami troszkę odszedłem już od takiej czysto hip-hopowej rzeczy. Na pewno są te rymy głównie z tego powodu, że dla mnie są bardzo ważne też teksty, ale teksty w połączeniu właśnie z fajnie wyprodukowaną muzyką, żeby to jednak była taka pełna, można powiedzieć, produkcja, kompozycja, żeby to było połączone razem. To się bardzo teraz zmienia, tak nie śledzę też jakoś na bieżąco sceny polskiej rapowej, ale parę rzeczy sobie ostatnio sprawdziłem, to nam na pewno jest bardzo, bardzo, są bardzo fajne rzeczy, ale no, brakuje mi właśnie takiej troszkę czasami odwagi, żeby zrobić to po prostu tak po swojemu. Czasami po swojemu, tak. Dlatego między innymi ta płyta nosi tytuł Na własnym systemie, żeby to jest takie, po prostu ma być moje i twoje credo, deklaracja. Dokładnie, coś takiego, nie patrząc na to, co jest teraz w modzie, albo co się dzieje, żeby tak jak chciałem, to po prostu, żeby tak to wyglądało. No ale słuchajcie, właśnie to jest też przyjemne, że możemy grać w radiu utwory takie hip-hopowe, a to dlatego, że przeważnie jak dostajemy jakieś, to tam musi być kurcze pióro, coś, 7 słów i cały czas przekleństwo i przekleństwo i przekleństwo. W waszych utworach tego nie ma. Też po to, żeby radiostacje się tym zainteresowały, czy dlaczego tego nie ma? Nie, myślę, że na pewno to nie było, na pewno nie jest, nie było to powodem, że tam się jakieś określone słowa nie znalazły. Ja osobiście nie czuję w moich tekstach, jakś nie mam takiej potrzeby wewnętrznej, żeby akurat na papierze te teksty takie. Nie widzę potrzeby akurat używania w tych tekstach o tej treści. Czyli innymi słowy, po prostu te przekleństwa nie muszą się pojawiać w każdym tekście hip-hopowym. To znaczy, to wszystko, wydaje mi się, że w niektórych na pewno muszą i to wszystko zależy, co się chce przekazać. Wydaje mi się, że moje teksty, nie wszystkie, ale są może troszkę łagodniejsze, bardziej opowiadające o często o tym, co czuję, albo o no, ja po prostu piszę w ten sposób, bez tych przekleństw. I, no, nie, i teraz będziemy mogli się przekonać, słuchając waszego kolejnego utworu, Moje myśli.
może tysiąc spraw, które przeszkadzają mi tak normalnie, tak żyć. Przepływają ciągle i przeszkadzają naprzód iść. Coś blokuje ciągle mi moje życie, moje sprawy. Ciągle mi zabiera czas, moje myśli, moją siłę. Chciałbym stryknąć, pozbyć się. Tak naprawdę nienawidzę i nie mogę tego znieść. Nie chcę więcej tego mieć, chcę to w sobie prędko zgnieść. Tysiąc myśli tam wariuje, jak mam poukładać się, no jak swoich myśli. Moja mowa cały czas w kółko i od nowa. Ja jestem tu, a ty jesteś tam. Ty słyszysz mnie, a ja w tym trwam. Cały czas, od początku i do końca, bez przerwy. Mam jeszcze w zapasie rezerwy. Strzelam słowami i popijam oligocen. Robiąc to, wcale się nie bocę. To jest póki co moim owocem. Póki co, dalej w to wchodzę. A co spotka mnie po drodze, to pokaże czas. To okaże się, to pokaże czas. To okaże się, to pokaże czas. Własny styl cały czas. Moje myśli w wykonaniu WS-a i Macieja Sitkowskiego, mogę chyba powiedzieć. Tak, bo... Maciek na basie tutaj też bardzo fajnie zagrał. Tak, ale należy podkreślić, bo tutaj parę razy już padło słowo, wasze kompozycje, wasza muzyka to są w 100% rzeczy Wojtka. Znaczy ja tak koryguję WS-a. Później kurs, bo mówię wasz utwór, ale jednak o kompozycji tak, rzeczywiście. Bardzo dobrze, że korygujesz. Mój wkład to są gitary basowe w niektórych kawałkach, które już... No ale brzmią mięsiście, także nie musisz... Tak, bardzo mięsiście, no, więc... Bardzo fajnie. Pytanie skład jest duży, o wasze plany wydawnicze, bo tak naprawdę cały czas słuchamy utworów z płyty na własnym systemie, która nie jest jeszcze fizycznie dostępna, tylko cyfrowo powiedzmy, i jest 7 utworów. Czy macie, czy ty Wojtek masz więcej numerów, które można by wydać właśnie na czymś bardziej fizycznym? Jakie są twoje plany? To znaczy tak, cała płyta ma 11 numerów, to jest te 7, które tutaj przygotowałem dzisiaj do puszczenia. Płyta jest wydana na razie przez nas, przeze mnie, i jest do sprzedania, jest do kupienia właśnie cyfrowo na Bandcampie, między innymi. Oraz całość, całość 11 utworów też jest do odsłuchania na YouTube. Cała płyta jest do odsłuchu na YouTube, WS na własnym systemie, jeśli mielibyście ochotę posłuchać, to zapraszam serdecznie. I na razie póki co zajmujemy się promocją sami, a jeśli oczywiście ktoś chciałby nam w tym pomóc, to jak najbardziej jestem otwarty na jakieś propozycje, tak. Te numery są bardzo dobrze wyprodukowane. Czy ty byłbyś w stanie się swoją twórczością dzielić, gdyby ktoś chciał wykorzystać twoje bity, twoje produkcje, czy jednak no to właśnie, jest wszystko dla ciebie? Bo podkład cały, to wszystko jest, no brzmi naprawdę rewelacyjnie. No dziękuję bardzo, to bardzo, bardzo mi jest miło, że tak to odbieracie. No ja przede wszystkim mam bardzo dużo rzeczy zrobiłem, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Głównie z tego powodu, żeby się podzielić dopiero, dzielić się tymi rzeczami dopiero, jeżeli one jakiś tam określony poziom muzyczny osiągną, i myślę, że to jest taki początek w tej chwili.
że wiem, że wiele fajnych rzeczy mógłbym już robić i jak najbardziej też dla innych artystów. Tak. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że przyjechaliście kawał z Krakowa tutaj do Opola, ale Opole jest również bardzo ładne i mamy mniej smogu. To na pewno. Tak. To na pewno. Bardzo dziękujemy. Kraków jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie widzisz, czym oddychasz. Taki żarcik sobie. Tak. Myślę jeszcze na koniec. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy za zaproszenie. To był WS, czyli Wojtek Sitkowski i jego brat Maciej Sitkowski. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. Ale jeszcze przypominam na koniec utwór Co nadaje życiu sens w wykonaniu WS-u. Nie wie czego chce, a czwarty myśli, jak uzbierać na chleb. Do życia sens czy precedens, niektórych rzeczy nie można po prostu odwiec. Więc jadę dalej, bez postoi, z mikrofonem, bez paranoi. Olać, że czasem coś boli, boleć ma, żeby oczekiwać kolejnego dnia, z myślą, że wtedy będzie lepiej. Szczęścia nie kupisz w sklepie. Bo demokracja 3, 4, znowu akcja. Kolejna tania sensacja. Widzę, co się dzieje, lecz ja patrzę z ironią i tylko się śmieję. Wolę się zrelaksować. I wiem to od słowa do słowa, od zdania do zdania. Teraz palma i wiszący hamak. Jestem tam. Już byłem tam, tam przebywam, kiedy ochotę mam, bez hałasu i bez zbędnych słów, pływając wśród złocistych nut, nie na skrót. Uwierz, to WS znów, to WS znów. Co nam daje życiu sens? Ty.